Głównymi zagrożeniami w sieciach przemysłowych, jakie obecnie obserwujemy, jest brak separacji pomiędzy tą siecią właśnie przemysłową a IT. My jako firma sami jakby proponujemy klientom rozwiązania, które umożliwiają im optymalizację procesu produkcyjnego poprzez wyciąganie bezpośrednio danych produkcyjnych do systemów biznesowych, co niestety powoduje pewne zagrożenia z tym związane. Wcześniej w systemach automatyki można było mówić o separacji pomiędzy tymi dwiema sieciami. Teraz praktycznie jest to niemożliwe. Kolejnym problemem, jaki obserwujemy, jest wysoka determinacja cyberprzestępców i grup, które się tym zajmują. Mówimy tu o atakach geopolitycznych, to są jakieś działania militarne, na które może nie mamy dużego wpływu, natomiast one faktycznie mają miejsce. Mówimy o jakichś grupach aktywistów, jakbyśmy ich nie nazwali, którzy mogą coś swojego chcieć ugrać, ale coś, co obserwujemy również, to wszelkiego rodzaju ransomware'owe ataki, którymi rykoszetem również dostaje przemysł. To również jest taki nowy trend, który obserwujemy. No i ostatnia sprawa, z którą mi osobiście było też trudno zaakceptować ten fakt, to jest to, że te systemy przemysłowe niestety nie są bezpieczne. One od zawsze były projektowane pod kątem niezawodności działania. Bezpieczeństwo nie było kiedyś priorytetem. One pracują bardzo długo na instalacjach, to są okresy 10-15-letnie. Trudno oczekiwać, żeby one spełniały obecne wymagania. Natomiast nowe, pomimo tego, że producenci obecnie zwracają na to uwagę, klienci oczekują od nich większych funkcjonalności, co coraz bardziej przypomina komputery, gdzie znowu grupy hakerskie są w stanie się również do nich w jakiś sposób dostać. Znaczy, jeżeli mówimy o atakach na infrastrukturę krytyczną, zauważmy, że one najczęściej mają taki sam, przepraszam za uproszczenie, ale przebieg, ten kill chain tak zwany, ma te same fazy, więc myślę, że jakby procesy ataków czy etapy poszczególne ataków nie będą się zmieniały. Oczywiście dla każdego targetowanego klienta one będą się różniły co do zasady, natomiast będą one wyglądały podobnie, natomiast to, w co ja głęboko wierzę i trzymam za to kciuki, że te ataki jednak nie będą prowadziły do jakichś głębokich takich skutków krytycznych, z tego względu, że one są zazwyczaj prowadzone mimo wszystko państwo przeciwko państwom. I teraz to są jawne działania paramilitarne, które będą miały swoje jakieś konkretne konsekwencje. Ja trochę tutaj liczę na taki rozsądek tych grup hakerskich, rządowych, że jednak nie będą próbowały odpalać jakiejś wojny, bo zauważmy, że pomimo, że te skutki były widoczne, czy w Stuxnetcie, czy odcięcie prądu w Ukrainie, czy atak na infrastrukturę systemu bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej, to jednak one nie przyniosły możliwych skutków, które teoretycznie wydaje się, że ci hakerzy byli w stanie osiągnąć. One często były próbą pokazania, co możemy zrobić, ale nie posuwamy się do samego końca. I ja cały czas liczę na taką rozwagę, że to jest pokazywanie jakby pewnych umiejętności, możliwości, a w międzyczasie firmy, instytucje, infrastruktura krytyczna będzie w stanie się przygotować i odpierać tego typu sytuacje. Znaczy, jeżeli mówimy o sieciach tych przemysłowych i IT, to wyjdźmy od tego, że jakby priorytety ochrony tam są zupełnie inne. Jeżeli mówimy o sieciach IT, to wiadomo, że tam dane są krytyczne, ich poufność i wyciek danych jest problemem. Jeżeli mówimy o sieciach technologicznych, to tutaj przede wszystkim ta dostępność jest krytyczna i kluczowa, dlatego też wszelkiego rodzaju stosowanie aktywnych metod zabezpieczania tych sieci jest bardzo mocno niepożądane w sieciach przemysłowych, czyli wstawianie dla przykładu może firewalli bardzo nisko pomiędzy urządzenia sterownicze jest praktycznie skazane na porażkę. Z jednej strony, że technolodzy i inżynierowie się na to nie zgodzą, z drugiej strony też nie zgadzą się na to dostawcy systemów automatyki, którzy muszą mieć swoje walidowane systemy, bo wtedy tylko oni dają gwarancję tego działania. Z tego względu również jest duży problem z aktualizacją systemów operacyjnych, aktualizacją, na których pracują aplikacje przemysłowe, tak samo jak firmware'ów w urządzeniach sterowniczych, ponieważ
z definicji jak działa, to nie ruszaj, bo to ma produkować, nic z tym nie robimy. Nie zawsze jest to tylko kwestia tego, że działa, to nie ruszaj, ale często też te aplikacje zostały kiedyś napisane i nie są w stanie pracować na nowych systemach, więc to jest taki efekt, że trzeba sobie z tym radzić, trzeba z tym żyć. No oczywiście protokoły komunikacyjne są inne w IT i w OT, to jest jasna sprawa i powinny być dedykowane i sposób, jaki my widzimy za oczywiście taki wskazany do zabezpieczania tych sieci przemysłowych, to monitorowanie tego ruchu sieciowego na warstwie produkcyjnej, wykrywanie anomalii, zdarzeń, wszelkiego rodzaju metody uczenia się maszynowego, które alertuje nas o zdarzeniach, bo zwróćmy uwagę na to, że czy to w IT, czy w OT atak nie trwa, egzekucja ataku jest bardzo szybka, ale nie przeprowadzenie, rekonesans i tak dalej, więc w momencie, kiedy my wykrywamy szybko ten atak, jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania, które jemu w przyszłości zapobiegą i to na tym należy się skupić. Oczywiście separacja pomiędzy sieciami IT i OT powinna być przeprowadzana na urządzeniach jakichś aktywnych, które są w stanie zablokować niepożądany ruch. Raport został dobrze odebrany, to też może powiem, że on jest o tyle ciekawy, że bazuje na analizie ruchu sieciowego w sieciach tych właśnie produkcyjnych, a nie na ankietach. To też jest dosyć istotne, że on pokazuje dosyć twarde dane, jak to wygląda w różnych branżach i w różnych kontynentach. My z klientami zaczęliśmy współpracę już wcześniej, natomiast ten raport wygenerował nam dosyć sporo takich, jak to się mówi, kontaktów, które inicjują projekty właśnie z nowymi klientami, którzy nas wcześniej nie znali. Także zdecydowanie raport nam pomógł. Myślę, że w przyszłych latach będziemy kontynuowali tą formę, ponieważ no, materiały zbieramy rok do roku i będziemy chcieli sprawdzić, jak to się zmienia również w czasie.